Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, kontynuujemy partię z komentarzem. Ranking już jest 2028, więc te partie będą, myślę, że jeszcze bardziej wartościowe, jeszcze bardziej pomogą przede wszystkim Wam w zrozumieniu pewnych aspektów szachowych. Zaczynałem z rankingu 1000, szukam przeciwnika na 10 minut, będę komentował te swoje posunięcia, będę komentował swoje plany. Jest przeciwnik 2100. No to mamy rekordowo wysokiego przeciwnika, jeżeli chodzi o speedrun 3.0. Zagramy sobie obronę sycylijską. Skoczek F3. Niech będzie może popularny wariant Najdorfa, bardzo ostry. Tutaj będziemy się gimnastykować w myśleniu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Oczywiście wybicie. Skoczek F6 z atakiem na pionka. Jest ruch A6, żeby nie wpuścić żadnej tutaj figury. Standardowo goniec E2. No dobra. I teraz się zastanawiam nad ruchem E5. Zagram ten ruch. Jeżeli przeciwnik mi na to pozwala, to można w ten sposób. Goniec E7, goniec E6. Standardowo wyprowadzamy w ten sposób figury. Zrobię od razu roszadę. Można też było pewnie zagrać gońcem. No właśnie, goniec chyba byłby lepszym pomysłem, dlatego że z roszadą można by było zwlekać i zagrać hetman C7 i po F5 zagrać goniec na C4. Ale pytanie, czy ja mogę tędy też zagrać? No właśnie, i tutaj się pojawia dla mnie zagwozdka. Ale wydaje mi się, że mogę też zbić tego pionka, bo po wybiciu jest skoczek C6 i ustawię tego skoczka na E5, jak dobrze kojarzę, więc może nie będzie... Nie chcę mówić tragedii, ale nie będzie chyba jakoś źle, mam nadzieję. Tutaj przede wszystkim też gońca na E6 wstawię za moment, żeby też właśnie, zauważmy, że ten pionek nie będzie mnie już atakował. Wstawię gońca od razu, czyli wszystkie figury już u mnie grają. Muszę kontrolować również pola centralne, to ważne. A, skoczek wleciał tutaj mi do centrum, to ciekawe. Dobra, wybijamy tego skoczka. Tyle pytanie, czy on będzie mi tutaj tak bardzo mocno atakował. Chyba tak. Zastanawiam się nad hetman A5. Czy taki ruch raczej nie działa? Hetman A5 i jak goniec zbija, to myślę bardzo szybko nad tym, czy zbić. Zbić, wieża nie wchodzi. Jeżeli zbije, to tak. Tak. Tu. Nie podoba mi się. Możliwe, że coś tutaj nie pograłem jak należy. Hetman C7 jeszcze chodzi mi po głowie, ale taki ruch bicie. No dobra, hetman C7. Bo jeżeli będzie taki ruch, to bicie i nawet powiedzmy hetman D7, może hetman D8 z powrotem, a może wieża z F na D8 albo wieża z A na D8. On jak zbije hetmana, to mu wybije tu i wyrównamy pozycję. Ale hetman C7 pozwala mi teraz zagrać skoczkiem. No teraz już nie. Więc zagram wieża z F na D8, broniąc tego pionka. Już teraz, teraz zagranie E5 nie jest chyba takie fajne, dlatego że wybijam i on gońcem jak zbije, to biję mu hetmana. Więc jak wybiję hetmanem, no to pozycja się bardzo wyrówna, a mój plan jest teraz taki... Aha, on będzie tutaj wzmacniał, dobra. Teraz się tak bardzo poważnie zastanawiam, czy nie można zagrać skoczek D7. On wybije tu, wszystko do końca. Koń E5, wieża tu, będę z pionkiem mniej. Ale skoczka będę miał fantastycznego, ale on wleci tutaj, nie? Jakoś mi się to słabo podoba. Zawsze mogę też zagrać skoczek na E8 z taką twardą obroną. Chyba tak zrobimy, dlatego wstawię wieżę na C8. Każda figura niech mi tutaj gra. H3, ok. Skoczek tu i może goniec tu. Taki będzie plan. Zobaczcie, bronię bardzo dobrze D6 i z ukrycia zaraz wyjdę gońcem z F6 i będę celował w skoczka. Przygotowałem figury moje, które będą bardzo mocno naciskać i wydaje mi się, że teraz jest już bardzo dobrze. Wieża D2 też spełnia bardzo ważną rolę w tym, żeby bronić pionkę na C2, bo skoczek D5 jest możliwe i po wybiciu, ja już nie mogę zbić pionkę na C2, to jest dobre zagranie białymi. Skoczek E8 wydaje mi się, że też jest w porządku. Będzie się to chyba dobrze trzymało. Goniec F6 za moment, będę celował w skoczka. No zobaczymy, jak tu przeciwnik mnie potraktuje. No wybić muszę, nie mam wyjścia. To bez wyjścia w ogóle sytuacja. Więc wymiana jest ok. Hetman wybił. A to ciekawe. Czy ja skoczkiem z powrotem mogę? Tak. Może hetman tu, pionek się osłabia. Może w ogóle tak zagrać, to się trzyma. Zagram goniec F6. Bo tutaj też hetman na F6 patrzył pośrednio z... Wieżą. Czy goniec E5 jest dobre? Musi być dobre.
musi być dobre. Hetman broni C7, F7, przepraszam. Po wybiciu tutaj jest bicie i jest świetnie i wygrywamy, a goniec E5 blokuje zapędy tego pionka. No ten izolowany, ale myślę, że tutaj już jest ok, bo też mam fajną opcję zagrania teraz skoczkiem na F6. Zobaczcie, jakie fajne manewry. Skoczek wrócił, goniec zagrał tu i skoczek wraca. Te figury zrobiły taką, można powiedzieć, roszadę. Roszadę lekkimi figurami. Roszada lekkimi figurami. O, coś nowego może wymyśliłem na poczekaniu. Czyli właśnie przestawienie tych figur w odpowiednim, przemanewrowanie ich w taki sposób, żeby jednak one lepiej zadziałały, aniżeli skoczek stał tu i goniec tu. A teraz już one działają lepiej, bo goniec stoi tutaj w centrum fajnie i za chwilę wychodzi skoczek i jeszcze lepiej będzie stał. Znaczy, on będzie stał na swojej pozycji wcześniejszej, ale będzie spełniał jeszcze lepszą funkcję. O, tego ruchu się nie spodziewałem w sumie. Ale on, to, że jest niespodziewany, nie oznacza, że jest zły. Znaczy, że też może nie jest jakiś dobry, ale poczekajcie, bo jak zagram tu, to mi goniec poczęstuje na G4. Taki ruch. On zbije, ja zbiję. Czy wieża zbije, to muszę brać pod uwagę. Nie, nie będzie groźnie. Skoczek na F6. Trzeba spróbować naturalnie. Oczywiście jeszcze opcja hetman C5 z propozycją wymiany hetmanów będzie przyjemna czarnymi. No, hetman musi coś zrobić. Przypuszczam, że może odejść, to poczęstujemy go H6. A może scentralizuje hetmana na C5. Może też B5 zagrać, żeby goniec w przyszłości nie miał opcji tutaj ataku na F7. Zaraz zobaczę. No, są takie plany mniej więcej. Ale nawet hetman tutaj... Dobra, to wybijamy. No, on na pewno rozważa takie posunięcie. Jestem przekonany. Ale jak zbije, no będę miał jakoś więcej... A to jest mądry ruch. Dobra, wieża B8 muszę. To był bardzo mądry ruch. Bardzo mądry, dlatego że ta wieża tu mi chciała dobrze podziałać. Hetman C5 już jest takie, no można powiedzieć, trochę podejrzane, ale hetman C6 jest też posunięcie, żeby wymienić hetmany. Bo jak on na przykład zagra tak, to zawsze mam goniec E5 i bronię D6. Różnopolowe gońce. Techniczna sprawa. Ach, lubię takie rzeczy. Nie wiem, czy wy, może to się też wydawać nudne, bo wszyscy lubią, jak jest taktyka, są piękne poświęcenia, partia się kończy spektakularnie, ale prawdziwe szachy polegają na grze pozycyjnej, na grze strategicznej. Znaczy, prawdziwe szachy, ja to może źle ujmuję, ale takie na wyższym poziomie szachy, no to na tym zwykle polegają, bo większość partii jest pozycyjnych. Większość partii jest takich technicznych, a fajne kopyta, gdzie powstają w partiach takie partie, gdzie kończą się fajnymi taktykami, no to jest ich zdecydowanie mniej. Michał Tal oczywiście zawyżał te statystyki. Ale większość jednak jest takich partii fajnych, fajnych, fajnych. Ja bardzo lubię techniczne. W ogóle ostatnio troszeczkę Karpowa zacząłem sobie oglądać, znaczy analizować partię Karpowa. I na nowo po prostu odświeżył mi te techniczne, piękne szachy. Cudownie Karpow grał w szachy, polecam. Jeżeli ktoś kocha grać techniczne szachy i pozycyjne, Karpow robił to fenomenalnie. Jeden z lepszych szachistów świata chyba, jeśli chodzi o taką techniczną grę. Oczywiście Magnus Carlsen też to robi teraz kapitalnie, nadal. Ale właśnie za czasów Karpowa to chyba on był tym guru w tym temacie. Tak przy okazji. No dobrze, zobaczymy, co mój przeciwnik teraz wymyśli. Na pewno jest opcja rozważenia bicia. To jest więcej niż pewne. I teraz na przykład po wybiciu goniec tutaj będzie mi naciskał i ja na przykład nie mam takiego ruchu. Zawsze skoczek, jak miał wieżę na C8, to bym mógł goniec wybić, ale oddanie jednego pionka nie musi być jakieś fatalne, że aha, bo bym mi zbił tutaj. Dobra, po temacie, co ja gadam. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany w moich tutaj przemyśleniach. No ale dobra, rozważa na pewno bicie, bo czas mu się kończy i takie bicie to może być dla niego dobry pomysł na aferę, ale nie wiem. Też zobaczymy, jak to się to potoczy, bo moje wieże nie mogą mieć teraz jakiejś super koordynacji, aczkolwiek jak mi się uda technicznie zagrać też królem, może hetmanem tu, może tu i coś tam skontrujemy. No to wszystko zależy, a no właśnie, zobaczcie, wieża się nastawia tutaj na konkrety. To może być dobry ruch. Teraz tak rozważam. On odejdzie. Będzie tutaj. No dobra, hetman C5 zagrać muszę. Nie mam wyjścia. Tak muszę zagrać. Chcę wymienić hetmany. Jeżeli wymieni i zbije tu, no to dobrze będzie raczej. Ale jest E5. Bicie i tu. Nie zbił. Czy ja mogę tak?
Kopiuję to. Chyba nawet muszę. Nawet chcę tak zagrać. Aj, źle Krzysztof. Przecież on ma wieża F5. Ale moment. Dobrze, Krzysztof. Zbił? Dobra, bijemy. Okej, i co ty teraz masz, mój drogi przyjacielu? Bo ja nie widzę. Już wieża w akcji. No, wieża F5, dobra. Wieża E5, wieża bije F6. I król G7, hetman tutaj. Będę twardo bronił. Koniec, F5. A takie buty. To jest piękne zagranie, bo grozi taki niebezpieczny ruch. Więc hetman E5 mnie interesuje teraz, ale hetman wejdzie tu. Dobra, hetman E5 muszę wejść do obrony, jeszcze wieża jest, ale hetman tu i hetman tu. Jak hetman F3 to król H8, hetman tu. Ja nie zdążę się obronić. Ale moment, 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 moment. Mam obronę król F8, król E7. Też jest opcja. Więc tak gramy. Król F8, król E7. Król będzie tutaj stał dobrze. A wprowadzę potem wieżę tędy. Dokładnie tak. Król ucieka z drugiej strony. Dobra. Król E7. Dobrze tu się broni. Jeżeli będzie bicie hetmanem, no to tak. Jeżeli... A gońcem nie może. Zaraz, tutaj wieża chce wejść na D5, tak? Dobra. Wieża D8 chyba muszę obronić, żeby nie było niespodzianek. Hetman F4 będę miał ruch. Dobra, wieża D8. No, pasywna obrona troszkę, ale jednak po tym ruchu tutaj gram. A nie pozwoli mi tak zagrać. Czy ja mogę tak zagrać? Tutaj i król D6. Król do centrum. Będziemy atakować. Dobra, D5 muszę. Muszę zagrać D5 koniecznie, bo mnie tutaj już by zgniótł i hetman nie miałby ucieczki. A po D5, po wybiciu, król D6 planuje. I ten król mój wcale nie musi być złą figurą. Ależ się zrobiła partia ciekawa. No gość bez jakości na pewno próbuje. Próbuje i to jest naturalne. Ale D5 ciekawe, czy on to zauważył. Czy on to dostrzegł. Czy on to rozważał w ogóle. A nie, no to tutaj to nie wybije. Teraz to D4. Teraz to jeszcze mam jeszcze lepszą blokadę. Wybicie i wybicie. No wieżą. Ha, wieża C1 i będzie chciał tu wejść. Ale hetman broni. Wieża D4, ok. Tutaj hetman broni. No może skosić pionka. Może H6 nawet zagrać w sumie. Poczekać sobie. A może tędy. W sumie nie ma co czekać. Trzeba tędy i tędy chyba działać. Tak i dokładnie zagrał tu. Dobra, wieża G8. Jeżeli on zbija mi tutaj, to gram hetman G3. Tu i tu i wygrywam. Odciągnięcie figury. Teraz moje figury zaczęły działać. Moje figury zaczęły w tym momencie bardzo dobrze działać. Król w centrum też dobrze stoi. Bardzo ciekawa partia się tutaj ułożyła. Czy G4 jest możliwe? Może. Któż to wie? Może G4 jest możliwe. Ale jak on zagra G4, to jest taka opcja. Taka. I ja mogę wejść tam i tam. Dobra, teraz hetman G3. G3. To jest ważne. Bronimy tu, atakujemy tu, a chcemy dać mata. No wieża G1, no to wieża D1. Koniec partii. Tego nie przewidziałem, ale zaraz. Nie mogę tutaj zbić? Mogę. Chyba po prostu przeoczył. Nawet tak mogę wybić teraz gońca, a potem zbić tutaj. Chyba upraszcza grę szybko. Nawet tam wieża wygrywała. No dobra, szach. No to szach. No to szach. I w następnym ruchu mat. Czy wieżą, czy hetmanem? Chyba bez różnicy. Może wieżą. Częściej mata się daje hetmanem, ale myślę, że się podda w tym momencie. Nie da nam tej przyjemności dania mata. Zobaczcie też, jak te dwa fajne pionki zdwojone tego króla odsłoniły. Nie dał nam tej przyjemności. Dobrze.
Wygląda na to, że zero błędów. A wiecie co? Chętnie zagram rewanż. Chętnie zagram rewanż. Lecimy z ruchem D4. Spróbuję zagrać ostro, jeszcze w zależności jaki on debiut wybierze. C4. Czy będzie E6? Jest G6, no to może być bardzo ostro. No dobra, skoczek na C3, czy będzie D5? Może H4 przywalić, jest D5. No dobra, no to co? Gramy skoczkiem, on gońcem i zagramy sobie H4 na ostro. Tak jak ostatnio zagrał Fabiano Caruana z Maxim Vachel Lagrawem, tylko że oni grali królewsko-indyjską. Ale ten motyw się pojawia oczywiście też w Greenfeldzie, tak żeby zbić trochę przeciwnika z pantełyku. B6. A to powiem szczerze, jestem zaskoczony tym posunięciem. Gram goniec G5 z planem nawet wybicia w razie czego i H5. Ale wyprowadzam figurę. Ale B6 wygląda bardzo mega dziwnie. Mega dziwnie wygląda. Znaczy tutaj chcę nawet zbić i wziąć pionka. Dlaczego by nie? Albo tym. Jak dają, jeszcze B6 w tym osłabia. Zobaczcie co on robi. Hop. No to gramy w ten sposób i... Czy ja dobrze myślę? A nie mogę skoczkiem? Zaraz. Jak zbiję skoczkiem, to będę chciał zbić jeszcze tutaj, będzie jeszcze lepiej. Jak zbiję pionkiem, to też fajnie w sumie, ale E6. Tak, on zbije, tak. Też bardzo dobrze to będzie wyglądało. Jeszcze B6 jest słabe. Dobra, biję pionkiem. Biję pionkiem, żeby wstrzymać skoczkiem. Pionka więcej. H5 też fajne jest, ale mogę się wstrzymać. E4. Aha, w ten sposób, dobra. Bicie w przelocie, spoko, on chce gońca otwierać. Znaczy, nie mogę po prostu zbić? Mogę, ale goniec mu się otworzy. W przelocie to tak, E3 może spokojnie, tak, tu. Wiecie co? Zbiję w przelocie. Zbiję w przelocie, będę grał na pionka. Będę grał na pionka i E3. Kulturalne E3, bronię D4, goniec F5, ok. No to poczęstujecie, drogi przyjacielu, ruchem goniec B5 i będziesz musiał gońcem wrócić. No ale co jest po tym ruchu? Nie rozumiem. Czy ja coś podstawiłem? Chyba nie. Tu, tu. On traci po prostu figurę, o czym on myślał. No i co, tym mogę zbić? Gońcem mogę zbić? Zbije gońcem. Czemu nie? No wlatuje hetman. Dobra, on będzie chciał mi tutaj pałaszować wszystko. Teraz pytanie, czy tak, nie mogę zagrać. Mogę. Wszystko działa, wszystko tu się trzyma. Schodzę ze związania. Czy zbić hetmanem? To może być nawet lepsze. Bo jeszcze tu będę atakował. No, dokładnie, figura więcej. Bez żadnego wysiłku, zobaczcie. Kompletnie. Skoczek D4, opcja wymiany. Niech bierze pionka, to ja mu skoszę kolejne figury. I ruch G3, żeby nie było przełomów. Kompletnie wygrana. Kompletnie wygrana. Jeszcze stać mnie na długą roszadę, patrzcie, hop. Aj, dlaczego nie zbiłem wieży? A to już dlatego, że się nastawiłem, że jest kompletnie wygrana. Wieża D4, już nie, żadnej kontry nie będzie miał przeciwnik. Okej. Król D2. Dokładnie. Wieża C1. Wygrana, ale gładko poszło, ale to też wynika z tego, że poprzednią partię przegrał po walce i tutaj się rozluźnił zapewne. No i lecimy po pionki. Nawet A4 można wrzucić. Hop, hop. Będę bronił. Dlaczego mam nie bronić? Nie dam mu tej przyjemności, nie dam mu żadnego pionka.
No to mat. Na G2. Ok, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Krótki speedrun. Widzimy się w kolejnym odcinku, ale muszę przyznać, że ta partia poszła gładziutko. Gość chyba został zaskoczony. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.